tego czasu gęsta mrzawka przelatuje nad Hansen Roll. Nasi zawodnicy są już w pełnym składzie, w biało-czerwonych strojach. W bramce Józef Mynarczyk, w obronie od prawej strony numer 4 to Tadeusz Świątek, numer 5 Roman Wójcicki. Jego partnerem na środku obrony będzie z numerem 6 Mirosław Tłokiński, numer 2 lewy obrońca Krzysztof Kamiński. W drugiej linii Wiesław Wraga, numer 3, numer 10 kapitan zespołu Zdzisław Rozborski, numer 9 Piotr Romke, numer 8 Krzysztof Curlik. I w przodzie dwójka napastników, z numerem 7 grać będzie Marek Filipczak, z numerem 11 Włodzimierz Smolarek. A teraz, proszę Państwa, Liverpool. Bruce Grobelaar, bramka. W obronie od prawej strony numer 2 Phil Neal, numer 4 środkowy obrońca Mark Lorenson, numer 6 jego partner Allen Hansen, numer 3 Allen Kennedy lewy obrońca. W drugiej linii z numerem 8 Sammy Lee, z numerem 10 Craig Johnston, z numerem 11 kapitan Graham Sunes i z numerem 5 Willen, Ronnie Willen. I w przodzie Ian Rush z numerem 9 i uwaga, niespodzianka właśnie z numerem 7, nie Kenny Dalglish, a David Stone. Arbitrem dzisiejszego dnia jest młody sędzia z Republiki Federalnej Niemiec, Karl Trichler. Jego partnerami z czerwoną chorągiewką Martin Klauser, a Johnston, Hodgson, Johnston, bardzo żywiołowy, szybki, Kennedy. Przed tym spotkaniem w prasie, w radiu, w telewizji rozlegały się apele piłkarzy Liverpoolu o głośny doping, który powinien wspierać Braga. Grę wznawiają piłkarze polscy. Będzie upomnienie dla Kennedy'ego. Reprymenda słowna pana Trichlera RFN. A to poniewierany Wraga. Zdecydowanie ofiarnie grają Anglicy. Willen! Z dużym rozmachem, z dużym impetem przeprowadzają akcje ofensywne. Sunet. Neal. Boczni obrońcy i Kennedy. Neal często zapędzają się na naszą połowę. Pod pole karne Młynarczyka. Sunet! Johnston odbił piłkę. Jeszcze Kamiński, Hodgson i Johnston walczą między sobą, gdzie jest Wójcicki, jest na posterunku. Smolarek. I rzut wolny dla piłkarzy Widzewa. Bardzo. No, Hodgson już wychodził na pozycję. Szansa, Wraga. Strzeliwuje piłkę na środek. Tutaj Grobelaar wychodzi aż poza pole bramkowe. Aut dla Liverpoolu. Kennedy. Hodgson. Neal, zupełnie nieobstawiony, teraz dopiero nadbiega Surlit. Neal potrafi strzelić. Trafił Wójcickiego. Lee. I Smola w rewanżowym. Neal. Jest Kennedy. Trafił w rękę Filipczaka. I stało się, proszę Państwa, pan Trichler przyznaje rzut karny. Filipczak nie może się pogodzić z decyzją sędziego. Podniósł ręce do góry i główka Kennedy'ego trafiła w rękę Filipczaka. A więc etatowy wykonawca rzutów karnych w zespole Liverpoolu Phil Neal i Józef Młynarczyk. 1-0. 15 minuta spotkania. Widzew Łódź przegrywa Liverpoolem 0-1 po rzucie karnym wykonywanym przez prawego obrońcę Liverpoolu. Oto właśnie szczęśliwy strzelec sygnalizujący widowni jeszcze głośniejszy doping entuzjazm. Ta widownia za bramką to jest trybuna, na której zajmują miejsca tylko
ci, którzy potrafią zapłacić niecałe 5 dolarów i mają miejsca stojące. To jest tak. Wcześniej był widok sędziego. Piłka uciekła Smolarkowi poza boisko i sędzia pokazuje, że grę wznawiać będą zawodnicy Liverpoolu. Braga. Smolarek pole karne. Filipczak. Braga. Filipczak, kto zdecyduje się na strzał, nie ma strzału, jest samotny Hodgson. Zdecydowane nie. Poderwali się do ataku, raz przegrał jednak pojedynek. Słokiński. Braga. Dobre podanie do Smolarka. Smolarek na linii pola karnego. Zepchnięty troszeczkę do narożnika. Utrzymał się przy piłce. Już piłka była poza boiskiem. A więc nadal Liverpool prowadzi z Widzewem 1-0. Braga, Filipczak, Romkę. Kennedy. Willem. Sunes. Lee. Johnston. Obok niego Kamiński. Może dlatego zagrał Johnston. Nieprzepisowo faulując potem do kwoty. Posłał piłkę między nogami przeciwnika. Oto Zdzisław Braga. Kennedy. Lewonożny zawodnik, tylko lewa noga. Kamiński. Romkę. Na prawą stronę Filipczak. Trójka, piłka z Widzewa po lewej stronie boiska. Czy będzie dokładne dośrodkowanie? Podaje do Romkego. Romkę. Nie ma strzału. Jeszcze raz Filipczak. Na lewą stronę, gdzie jest Surlit. Mało precyzyjne podanie, ale Polacy utrzymują się przy piłce. Surlit. Stara się znaleźć lukę. Dośrodkową boiska. Dotychczas pilnował pozycji ostatniego środkowego obrońcy. Świetne podanie do Wragi czy Grobelar czy Wraga. Grobelar już drugi raz ratuje swą drużynę takim dalekim wybiciem. Wrócił z na posterunku, powrócił. Filipczak przegrywa pojedynek z Willenem. Hodgson, raz uprzedzony, świetna okazja do szybkiej kontry, gdzie jest Smolarek, jest nas spalony. Romkę. Sunes. Rozborski, podanie do Smolarka, Smolarek i Grobelar, Smolarek, pole karne, jaka jest decyzja sędziego, a więc rzut karny. Olbrzymia szansa dla biało-czerwonych, dla Widzewa. Za faul na Smolarku pan Trichler nie ma wątpliwości, w 33 minucie pokazuje na 11. Jakież olbrzymie znaczenie może mieć ta bramka, jeżeli zostanie zdobyta. Słokiński podchodzi do piłki, on będzie wykonawcą rzutu karnego. Grobelar ustawiony na linii bramkowej. Szaleją trybuny za bramką Grobelara. To są te miejsca stojące jedyne na stadionie Anfield Road. Słokiński podbiega do piłki. Strzał, gol! Gol! 1-1! A więc szansę widzę wam. Filipczak. Sunes. Lee. Sunes. Trójką atakują piłkarze Liverpoolu. Surli. Świetnie. Anglicy nie unikają ostrych, zdecydowanych na pograniczu faulu starć. Rozborski. Thompson nadal rozgrzewa się poza boiskiem.
Fraga. Hansen i Filipczak. Filipczak, znakomita sytuacja, podanie teraz na pole karne, gdzie jest Czurlik, jest Rąkę. Szkoda, trafił w nogi Thompsona. Rąkę. Kennedy. I 1-1. Wójcicki. Ileż tych pojedynków główkowych toczył już nasz reprezentacyjny obrońca. Faul. Sędzia sygnalizuje, że może wejść lekarz klubowy Widzewa. Biega także asystent trenera Żmudy Tadeusz Gapiński. Przez tę wrzawę 40-tysięcznej widowi przebijają się teraz głosy Widzew. Na dzisiejszy mecz przybyła liczna grupa z Londynu, pracowników polskiej ambasady, ponad 50 osób. Jest także ambasador pan Stefan Staniszewski. Są także członkowie klubów olimpijczyka z Londynu, z Liverpoolu, z Manchesteru. Fraga doznał tej kontuzji. Jest już w pełni sił. Kennedy. Rąkę, Smolarek i Thompson. Thompson gubi piłkę, Smolarek, ale daleko jeszcze do Francji Kloberala. Smolarek otrzymuje się przy piłce, minął Hansena, Filipczak, boczna linia pola karnego, Filipczak, Smolarek, pole karne, Smolarek podanie do Surlita, Surlit. Nil, nie było zagrania ręką, mimo że piłkarze Widzewa protestują. A więc to jest to, co chcemy oglądać jak najczęściej. Typowa kontra w wykonaniu piłkarzy i widzami. Tymi klubu kibica Liverpoolu, najgłośniejszymi, najbardziej zagorzałymi sympatykami obserwującymi spotkanie na stojąco. W trakcie spotkania piłkarskiego bramkarz często dyryguje poczynaniami swoich partnerów obrony, podpowiada, krzyczy. No myślę, że w tej wrzawie, w tych śpiewach, okrzykach głos Młynarczyka nie będzie tutaj słyszany. Rozborski na lewym skrzydle, Surlit. Świetne zagranie do Smolarka. Smolarek i Nil. Powtarzam. Liverpool musi strzelić jeszcze 3 bramki, aby awansować. Był bliski zdobycia w tej chwili bramki, ale strzał Hansena trafił w kółkę. Nie mogą piłkarze Łódzcy dopuszczać w odległości 20-30 metrów od bramki Młynarczyka do tego rodzaju sytuacji. Teraz mam także dla Państwa informację z innego stadionu europejskiego, mianowicie z Turynu. Po pierwszej połowie Juventus w tej chwili olbrzymią przewagę. Nadal rezultat remisowy 1-1. Świątek. Filipczak, świetne dojście do tej piłki, pędzi środkiem Smolarek, Filipczak, podanie do Smolarka i chyba gol! Tak! Widzew wprowadzi 2-1, a więc wspaniała, szybka akcja, mistrzowskie wykonanie mistrza Polski w tej sytuacji. Bardzo łatwe podanie na prawe skrzydło do Filipczaka, ten minął obrońcę, wyjście na idealną pozycję strzelecką Smolarka, który nie zmarnował stuprocentowej sytuacji. Oto łódzki Widzew prowadzi na słynnym stadionie Anfield Road 2-1. Filipczak, podanie do Smolarka, Kloberal nie miał szans i w 52 minucie Widzew prowadzi Liverpoolem 2-1. No proszę Państwa, to jest jeszcze większy szok niż rezultat mistrza Polski w pojedynku w Łodzi z mistrzem Anglii. Naturalnie Widzew podnosi poprzeczkę coraz wyżej. Liverpool, aby awansować, musiałby strzelić znowu 3-4 bramki.
przewidział zwycięstwo Widzewa. Wówczas za jednego punkta w Łodzi można było otrzymać 16 punktów. Kennedy. Johnson. No, przypadkowo trafiła piłkę w naszego, piłka w nasz... Kennedy. Hodgson. I Wraga. Maleńki Wraga nie daje za wygraną. Wywalczył tę piłkę. Nie ma tutaj nikogo z naszych zawodników. Jest Thompson. Jest Hansen. Lee. Sunes. Hansen. Johnson. Hodgson. Strzał środkowego napastnika zespołu Liverpoolu. Braga. Świątek. Po lewej stronie Smolarek. Dwójka zawodników Widzewa w ataku na bramkę Grobelara. Czeka Świątek na partnerów. Jest Romkę. Turlic. Ili. Fajerzat. Grać dalej pokazuje sędzia. Ofiarna interwencja sadzącego długim krokiem wójt. Świątek. Anglicy w tej chwili są dosyć bez racji. Posiadają przewagę w polu. Częściej rozgrywają piłkę. Ale grają mało skutecznie. Nie potrafią forsować obrony drużyny Widzewa, która przyjmuje spokojnie te ciosy na własnym polu karnym, starając się od czasu do czasu przeprowadzać szybkie, kontrujące ataki. Tej zaciętości, tej dynamiki, jaką oglądaliśmy w pierwszych 25 minutach tego spotkania. Grają, jeszcze walczą, teraz szansę miał raz, ale Młynarczyk w kocie interwencji wypchnął mu ręką piłkę i nadal Widzew prowadzi 2-1. Jeszcze raz powtórka tej sytuacji. Nie, to już akcja bezpośrednio. Hodgson. Wcześniej. Firecraft. Oj, nieporozumienie raz i chyba będzie bramka. A więc rezultat 2-2. Remis. W tej chwili Liverpool musi strzelić, aby awansować 3 bramki. Woźniak. Wojciczki. Z zapasem sił. Wiesław Wraga opuszcza boisko. Ten, który powstał się pięknym strzałą głową w Łodzi, który także zaskoczył bramkarza Rapidu piękną solową akcją, zdobywając 2 bramki w Pucharach Europejskich. Jego miejsce zajmuje Mirosław Myśliński. Mila. Piłka na polu. No i oto witamy mistrzów Polski w Miłuzew, Widzew Łódź w półfinale Pucharu Europy. Olbrzymi sukces, porażka, ale bardzo ambitna, wyrównana gra naszego zespołu. Dopiero w końcówce remis wymknął się piłkarzom łódzkim z rąk. A więc Liverpool wygrał z Widzewem Łódź 3-2, ale Widzew grać będzie w półfinale Pucharu Europy. No już po tych pierwszych 2 minutach spotkania widać, że Czechosłowacy grają w sposób agresywny. Kryją piłkarzy Widzewa w strefie środkowej boiska. Tutaj powstrzymują poczynania ofensywne drużyny z Łodzi. Prochaska. I kapitan drużyny Widzewa Młynarczyk do Wragi.